Dyrektor Bolińskiego Parku jest obligowany dbać o wszystkie organizmy żyjące na terenie tego parku, bez względu na to, czy one posiadają status ochrony gatunkowej, czy nie. W każdym razie musimy znaleźć takie przejście, żeby nie kolidowało z najcenniejszymi gatunkami, w tym również gatunkami, które z punktu widzenia Unii Europejskiej są gatunkami priorytetowymi. Takie gatunki występują m.in. na planowanym przebiegu poszerzanej drogi dzisiejszej trójki, która ma stać się drogą S3. W związku z tym niewątpliwie jednostki przygotowujące projekt przejścia przez Wolinski Park Narodowy będą musiały również w tym względzie wykonać analizy przyrodniczej we współpracy oczywiście ze służbami Wolińskiego Parku Narodowego. Tam, gdzie będzie to niezbędne, będą musiały być podejmowane działania minimalizujące i kompensujące. Stąd też rola parku jest bardzo istotna. Na pewno zaistnieją również kwestie gruntowe, własności, odszkodowań, ale również z tego również wynikają kwestie utrzymania drogi po jej zbudowaniu, gdyż taką drogą, która będzie miała 2 do 3 metrów, ktoś musi się opiekować, ktoś musi o nią dbać, ktoś musi ją sprzątać, ktoś musi ją remontować, poprawiać. No, na dzisiaj jest przekonanie, że musi to być ścieżka, gdyby biegła wzdłuż drogi numer 102, musiałaby być to ścieżka z... Musiałaby być to ścieżka z nawierzchnią bitumiczną, nie z kostki, nie, tak jak na niektórych miejscach w Polsce takie drogi powstały i one nie spełniają wymogów rowerzystów. Na spotkaniu z przewodnikami PTTK wywodzącymi się z terenu gmin Wyspy Wolin poruszany był problem funkcjonowania drogi numer 102 jako drogi dla pieszych i dla rowerzystów. Jest to niewątpliwy problem, który od lat jest widziany. Ta droga jest nazywana drogą śmierci i wymaga niewątpliwie pilnych działań służących jej udrożnieniu i udostępnieniu dla rowerzystów i pieszych. Było kilka koncepcji w latach minionych, jednakże żadna z nich nie przebiła się, nie uzyskała akceptacji, nie uzyskała dofinansowania. W związku z tym Urząd Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego podjął działania na rzecz stworzenia nowej koncepcji, która wiąże się również z pozyskaniem środków i ich wydatkowaniem. Z tego co wiem, to do 2023 roku są w tej chwili zapewnione środki na realizację takiej ścieżki przez Woliński Park Narodowy, ale również poza Parkiem Narodowym, aby mogła ona obsługiwać turystów zmotoryzowanych, turystów na rowerach i pieszych. Dzisiaj, czyli w dniu dzisiejszym, a mamy dzisiaj 13 kwietnia, przybyła do nas grupa specjalistów z Urzędu Marszałka Zachodniopomorskiego, ale również drogowców, projektantów, którzy analizowali w terenie możliwość przejścia tej drogi i wykorzystania gruntów wokół tej drogi dla możliwości stworzenia przejścia, przejazdu drogi o szerokości minimum 2 metrów, może 3 metrów. Występuje na odcinku przez Woliński Park Narodowy szereg problemów, które trzeba rozwiązać, procedur, które trzeba będzie spełnić, wykonać, zgód, w tym ministra, czyli derogacji, gdyż niewątpliwie trzeba będzie wykonać szereg prac technicznych, gruntowych, ale również wykonanie oceny oddziaływania, która będzie musiała
być sporządzona przez osoby mające stosowne przygotowanie zawodowe. I niewątpliwie będzie w tej ocenie musiały być przedstawione koncepcje, warianty takiej drogi. Dzisiaj nie wiemy czy do końca, czy przejście wzdłuż dzisiejszej 102, poszerzenie czy wydzielenie pasa drogowego wzdłuż tej drogi będzie najbardziej optymalnym, korzystnym. To będzie przedmiotem naszych w niedługim czasie, czy w najbliższym czasie negocjacji, bo być może znajdzie się inny wariant przejścia przez park, który będzie bardziej atrakcyjny, bardziej korzystny z punktu widzenia przyrodniczego. Z rozmów tych wynika, że jeśli nie będzie znaczących przeszkód, to taka ścieżka przez park mogłaby powstać do 2019 roku. Ale jak zawsze muszą być wszyscy zgodni i muszą ściśle ze sobą współpracować na rzecz stworzenia tej ścieżki przez Woliński Park Narodowy. Ścieżka rowerowo-piesza przez Woliński Park Narodowy jest tematem, który podnoszony jest przez szereg osób, nie tylko w trakcie spotkań z mieszkańcami Międzyzdrojów czy mieszkańcami gminy Międzyzdroje, ale także z mieszkańcami gminy Wolin, ale również osób nie mieszkających na tym terenie, a czasowo przebywających. Jest to dla nas duże wyzwanie, ta ścieżka, i chciałbym powiedzieć, że cieszę się, że zostały podjęte ponownie działania na rzecz jej stworzenia. Ona jest bardzo potrzebna. Ona pozwoli udostępnić szerszej rzeszy rowerzystów nasz teren, czyli naszej wyspy. Liczę, że projekt ten uda się zrealizować i będzie on służył nam jako mieszkańcom wyspy Wolin, ale przede wszystkim turystom tutaj przybywającym.